Gotowi na weekend. Never Gonna Give You Up śpiewał oczywiście Rick Astley. No właśnie, i oni coś o tym wiedzą. Nigdy w życiu nie należy się poddawać. Dzisiaj w Gotowych na Weekend mamy przyjemność gościć mistrzowskie małżeństwo, chciałoby się powiedzieć. Jest z nami oczywiście Kasia Kowalik, mistrzyni Europy fitness bikini, oraz Mikołaj Kowalik, mistrz świata w kulturystyce klasycznej. Witam serdecznie, kochani. Dzień dobry, witamy Państwa. Dzień dobry. To dla mnie naprawdę wielki zaszczyt, że mogę takich mistrzów witać tutaj u nas w radiu. Mikołaj, twój tytuł jest dosyć świeży, bowiem to na początku listopada obroniłeś ten tytuł. Tak, wróciłem niedawno z Mistrzostw Świata, które odbywały się od 3 do 7 czy 8 bodajże listopada w Santa Susana w Hiszpanii. No i zakwalifikowałem się do nich 15 października na Mistrzostwach Polski. Wystartowałem i ukończyłem na pierwszej pozycji, zdobywając tytuł Mistrza Świata w kulturystyce klasycznej w kategorii 50+, co oznacza oczywiście wiek. No i to tyle chyba. No i super, i gratulujemy. Jesteśmy niezwykle dumni, że mistrzem świata został Tarnogórzanin. Tak po sąsiedzku, chciałoby się powiedzieć. Ja w ogóle, no w ogóle Tarnowskie Góry, pewnie wszyscy słuchacze z regionu zdają sobie z tego sprawę, to jest miasto z niezwykłymi tradycjami siłowymi, sportów siłowych, dwuboju siłowego, gdzie odnosiliśmy bardzo duże sukcesy jako drużynowy mistrz Polski, jako KKS Tarnowskie Góry, Śląsk Tarnowskie Góry. Był wówczas takim liderem w Polsce. To były lata 80., 90.? Tak, 80., 90. KKS Śląsk Tarnowskie Góry, to był dwubój siłowy. Tam również trenowano trójbój siłowy, tam również trenowano kulturystykę. Tak naprawdę to byli ludzie, którzy śmiało można by nazwać prekursorami kulturystyki, trójboju siłowego w Polsce, no, a na Śląsku, tak jak mówię, Tarnowskie Góry zawsze kojarzyły się właśnie z miastem, które no, siłą stało. W związku z powyższym jest mi podwójnie miło i jestem podwójnie zaszczycony, że mogłem przyczynić się do jakby powrotu troszeczkę, albo przypomnienia, że Tarnowskie Góry dalej sportem siłowym stoją. No właśnie, i twój tytuł myślę, że będzie wielką inspiracją dla młodych ludzi i nie tylko młodych, bo o tym właśnie też możemy porozmawiać już za chwilę, że tak naprawdę sport nie jest tylko dla młodych. Ale powiedz mi, Mikołaj, dzisiaj, jakbyś miał tak jednym zdaniem powiedzieć, trudno było zdobyć ten tytuł? Bardzo. Bardzo. Jednak. A ty, bardzo. Kasiu, jesteś mistrzynią Europy fitness bikini. Jak oceniasz tą drogę? Ciężka była? Mikołaja. Dobrze, no to ocenimy może Mikołaja, bo ty tak, z innej perspektywy tak, patrzysz. Tak. Ja akurat myślę o tym, że Mikołajowi ten tytuł należał się jak nikomu innemu i powiedziałam mu o tym, kiedy dowiedziałam się, że zdobył Mistrzostwo Świata. Jest sportowcem od 40 lat, można powiedzieć, od dzieciństwa i naprawdę bardzo ciężko pracował na to, bardzo trudną drogę przeszedł. I tak właśnie dla młodych ludzi ku przestrodze, że to nie jest miesiąc, to nie jest dwa. Tak naprawdę, żeby osiągnąć sukces i się z nim oswoić tak na dobre i żeby woda sodowa nie uderzyła do głowy, trzeba te wszystkie wzloty i upadki przejść, żeby ten sukces smakował zupełnie inaczej. Mhm. I tak też było w moim przypadku. Może ta droga była troszkę krótsza, bo ja z Mikołajem znam się 31 lat i na początku zaczynałam właśnie gdzieś pierwsze kroki stawiać w KKS-ie, ale mówię, chyba to nie dla mnie, podobało mi się, ale próbowałam różnych rzeczy. Dopiero Mikołaj mi pokazał po 40 roku życia w zasadzie, że sport siłowy to jest właśnie to i zakochałam się w tym. Myślę, że kiedyś powiedział takie zdanie, że tak pozytywnie zazdrości mu, że ja tak szybko osiągnęłam taki sukces, a on cały czas na niego pracuje. Ale widocznie trzeba poczekać na te swoje 5 minut i myślę, że warto, bo ani nam właśnie sodowa woda do głowy nie uderzyła. Cieszymy się, szanujemy to każdą chwilę, którą poświęciliśmy na to, żeby osiągnąć ten sukces, po prostu coś, co kochamy i doprowadziło do tego, osiągnięcie, że... Osiągnięcie, ponieważ tak. Ja szczególnie w ostatnich czasach słowo sukces zostało bardzo mocno wyświechtane. Ono jest nadużywane. Sukcesem aktualnie tak naprawdę chwalą się ludzie rzeczami, czy
podsumowując, czy nazywając sukcesem rzeczy, których nie powinni tak nazywać. I szczerze mówiąc, kiedy jechałem na te mistrzostwa i gdzieś tam, no, sportowiec zawsze chce zwyciężyć. I powiedziałem, że jeśli uda mi się wejść w pierwszą piątkę świata, albo jeszcze lepiej w pierwszą trójkę świata, to będę starał się nie mówić o tym jako o sukcesie. Sukces jest bardzo subiektywny, ale osiągnięciu. To są osiągnięcia. Sportowcy mogą chwalić się osiągnięciami, jeśli prasa, telewizja, radio, media ogólnie rzecz ujmując, nazwą moje osiągnięcie sukcesem, to wówczas pochylam głowę z pokorą i bardzo za to dziękuję. To są osiągnięcia. Sportowcy osiągają to, co sobie wyznaczają, cele, które sobie wyznaczają. To jest esencja sportu. I tak jak mówiłam, sportowcy nigdy się nie poddają. O tej waszej konsekwencji właśnie w dążeniu do tych osiągnięć, które zdobywacie, już za chwilę porozmawiamy. Teraz przerwa muzyczna. Dzisiaj w Gotowych na Weekend goszczę Katarzynę Kowalik oraz Mikołaja Kowalik, który w listopadzie zdobył tytuł Mistrza Świata w kulturystyce klasycznej. Mikołaj, możesz nam przybliżyć troszeczkę, na czym polega ten konkurs? Co tam właściwie się robi, jak to się prezentuje? Przede wszystkim pozwolą Państwo od samego początku. To jest federacja, w której miałem zaszczyt startować. To jest Międzynarodowa Federacja Kulturystyczna IFBB. To jest federacja, która tak naprawdę jest największą, najbardziej prestiżową federacją na świecie. Tytuł w tej federacji jest, można powiedzieć kolokwialnie, takim tytułem autentycznym. Dlaczego o tym mówię? Bo jest sporo federacji, które powstały na przestrzeni lat. Szczerze mówiąc, nawet nie pamiętam nazw, ale jest tego sporo. I każda z tych federacji organizuje swoje, no powiedziałbym, lokalne zawody. Oczywiście, mówiąc lokalnie, mam tutaj na myśli, jest na przykład Federacja X, która też organizuje swoje mistrzostwa danego kraju, danego regionu, potem jakieś Puchary Świata, Mistrzostwa Świata i tak dalej. Słowem, jeśli Państwo zauważycie, czy wpadnie Państwu w social mediach informacja, że tu jest mistrz świata, tu jest mistrz świata, tu jest mistrz świata, powiedzą Państwo, Boże Święty, tych mistrzów świata bardzo dużo. Ile tych mistrzów, nie? Tak. I z takiego ogólnego punktu widzenia to dobrze, bo to popularyzuje sport. Ale federacja, w której ja miałem zaszczyt i mam zaszczyt startować, to jest, tak jak już powiedziałem, IFBB, International Federation Bodybuilding, która jest największą, najstarszą federacją kulturystyczną na świecie. I właśnie w niej miałem zaszczyt wystartować. Zawody odbywają się cyklicznie. Na początku roku są Mistrzostwa Europy w tej federacji, pod koniec roku są Mistrzostwa Świata, w listopadzie, około listopada. Aktualnych tych ostatnich Mistrzostwach Świata było ponad 1600 zawodników, no to sporo, z blisko naprawdę 50 krajów świata. Szkoda, że Państwo tego nie widzieli naprawdę na początku. Jest to ogrom tego wszystkiego, skala tego wszystkiego jest dość przytłaczająca. Pokonałeś ile? Ponad 1000 zawodników? Nie. Odbywa się to, całe same zawody odbywają się w różnych kategoriach. To się nazywa kategorie. Moja kategoria, kulturystyka klasyczna, charakteryzuje się tym, że zawodnik, który bierze w niej udział, ma określony limit wagowy, który musi zrobić. Oblicza się go bardzo prosto. W moim przypadku, w przypadku osoby ponad 1,80 m, bo to jest też do 1,80 m, powyżej 1,80 m. Czyli ten limit jest indywidualnie dobierany do zawodnika. Okay. Tak, dokładnie. I zawodnicy powyżej 1,80 m, od ich wzrostu, tak jak w moim przypadku, mam 1,82 m, odejmuje się te 100 cm, zostaje 82 i do tego maksymalna waga, którą może zawodnik ważyć, to dodaje się 9 kg. Czyli w moim przypadku było to 91 kg wagi maksymalnej, którą może ważyć zawodnik. Wiąże się to z tym, że, jak sama zresztą nazwa wskazuje, kulturystyka klasyczna
rządzi się troszeczkę innymi kryteriami oceny. W kulturystyce klasycznej ocenia się proporcje ciała, jego definicję. Często gęsto mówi się, że klasycy, mówiąc kolokwialnie o nas, nazywając kulturystów klasycznych, są tacy szczupli, no bo w zestawieniu z tymi kulturystami potężnymi, tak, którzy startują w innych kategoriach wagowych, oni są, no nie wszyscy, ale generalnie raczej powiedzmy, no nie są za wysocy, ale są bardzo potężni. W związku z powyższym wydaje się kulturysta klasyczny, który stanie koło takiego kulturysty z innej kategorii wagowej, wydaje się właśnie taki wyszczuplony, wysmuklony, ale właśnie na tym polega kulturystyka klasyczna. Dla mnie jest to dyscyplina bardzo bliska, ponieważ ja osobiście nie jestem zwolennikiem takich potężnych, przepompowanych kształtów. Tak jak powiedziałem, jest to moja indywidualna ocena. Są ludzie, którym się to podoba, są ludzie, którym się to nie podoba, są ludzie, którzy uważają w ogóle, że kulturystyka jest bezsensowną formą sportu, ale indywidualnie. Niemniej jednak, jeśli chodzi o mnie, jest to mi bardzo bliskie, ponieważ do mnie przemawiają właśnie najbardziej proporcje ciała. To musi mieć wszystko, tak zwane ręce i nogi. Jeśli coś jest za duże, no to jak samo określenie jest za duże. Nie może być za duże, nie może być za małe. Musi być w punkt. I kulturystyka klasyczna, mówiąc krótko, charakteryzuje się tym, że zawodnik musi trafić w ten punkt. Rozumiem, no ale proporcje, to jak dobierają? To znaczy wizualnie oceniamy? Tak jest, wizualna jest ocena jest brana pod uwagę. Czy mierzymy? Nie. Tam nie dokonuje się żadnych pomiarów. To jest ocena wizualna zawodnika. No, w moim przypadku dużym plusem mojej budowy jest bardzo wąska talia. Z ciekawostek takich, które mogą przemówić do państwa wyobraźni, jest to, że na przykład w okresie końcowym przed startem moja talia wynosiła około 76,5 cm. Wow. Przypominam, że przy wadze 90 kg faceta 1,82 m, gdzie w okresie startów w trójboju siłowym, w którym też biorę oczywiście udział, bo jest to moja pierwotna dyscyplina, jedno z moich ud ma obwód w okolicach 78 cm. W okresie oczywiście tak zwanym okresie masowym. W związku z powyższym, proszę sobie wyobrazić, co dzieje się z ciałem. Ja zresztą, jeśli chodzi w ogóle jeszcze o klasykę, to klasykę tego sportu, swego czasu zrobiłem sobie taki mój mały cel, taki projekt. Power Classic. To znaczy, chciałem w ciągu jednego roku zdobyć pudło, wejść na podium w Polsce we wszystkich trzech klasycznych konkurencjach siłowych. Klasycznym wyciskaniu na nowersce leżąc, klasycznym trójboju i klasycznej kulturystyce. W pierwszym roku udało mi się wejść na podium w klasycznym trójboju na pierwsze miejsce, w ławeczce na miejsce drugie. W kulturystyce mój debiut skończył się na miejscu czwartym. W drugim roku kulturystyka miejsce drugie, wicemistrzostwo kraju, wyciskanie na ławeczce leżąc trzecie miejsce w klasyku, w trójboju siłowym nie mogłem wystartować. I uwaga, uwaga, drodzy państwo, rok trzeci przygotowań i tak naprawdę walki o kulturystyczne trofeum. Pierwsze miejsce w wyciskaniu na nowersce leżąc klasycznym, pobicie rekordu Polski, pierwsze miejsce w klasycznym trójboju siłowym i uwaga, uwaga, w Mistrzostwach Polski w kulturystyce nie wziąłem udziału w klasycznym, w klasyce, tylko pojechałem na Mistrzostwa Świata. No jedynym rozjazdem tego mojego projektu było to, że nie zdobyłem pierwszego miejsca w Polsce, a na świecie. Wszystko, co sobie zaplanuje, wymarzy, to zdobywa. W domu też tak jest, Kasiu? Tak, dokładnie. To taki prawdziwy sportowiec. Do rozmowy powrócimy za chwilę. Słuchacie Gotowych na Weekend w Radiu Silesia. A dzisiaj gościmy mistrzów sportowych, chciałoby się powiedzieć. Mistrz świata jest z nami oczywiście Mikołaj Kowalik, ale jest również Katarzyna Kowalik, mistrzyni Europy. Moi drodzy, Europy Fitness Bikini. Co oznacza ten konkurs? Na czym on w ogóle polega?
Fitness bikini jest to kategoria sportów sylwetkowych kobiet i chyba została utworzona dlatego, myślę, że właśnie dlatego, żeby tak naprawdę przeciętna osoba, kobieta, która chce zbudować ładną sylwetkę właśnie ewentualnie wzorując się na tych sylwetkach fitnessowych, mogła się wykształcić swoje ciało w taki sposób. Polega to na tym, że te mięśnie są delikatnie zarysowane, ta sylwetka jest bardzo smukła, regularna, kształtuje się, tak, bardzo kobieca, kształtuje się tu przede wszystkim taką linię w kształcie klepsydry, czyli rozbudowane delikatnie, tak, barki, wąska talia i ładne pośladki i smukłe uda. A jest kulturystyka kobieca? W tej chwili nie ma. Kiedyś była, tak? Tak, była, została zlikwidowana, natomiast teraz są te zawody pogrupowane na fitness sylwetkowe plus physical i jeszcze chyba jakieś mocniejsze kategorie są, ale że tak powiem, nie za bardzo się w tej chwili W takim najbardziej prestiżowym konkursie Mister Olympia zrezygnowano z tej typowej kulturystyki kobiecej. Oprócz właśnie tych zawodów fitness bikini, Kasiu, w tym roku pobiłaś rekord Polski, prawda? Tak. Jakie to były rekordy? To było naście rekordów Polski. Naście? Tak. Aż naście? Dobrze, ale w czym teraz? W sportach siłowych, czyli w trójboju siłowym klasycznym, wyciskaniu na ławeczce leżąc klasycznym oraz w sprzętowym. Były to czterokrotnie, startowałam w zawodach, w Mistrzostwach Polski, w Pucharze Polski, w dwóch kategoriach wagowych i udało mi się, tak jak zresztą mój trener i guru Mikołaj Kowalik zaplanował, zgarnąć wszystkie trofea najwyższe. Plus naszym wszystkie planem, rekordy Polski. Jako trener mogę chwilkę, przepraszam najmocniej za wtrącenie, w 63 kg, kategorii do 63 kg w dwóch cyklach zawodów, w Pucharze Polski, Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski, Mistrzostwach Polski, wyciskaniu na ławeczce leżąc i w trójboju siłowym, zgarnęła wszystkie rekordy Polski, a później dobiliśmy parę kilogramów i w drugiej połowie roku postanowiliśmy to samo powtórzyć w wyższej kategorii. W tym roku pojawiła się w trójboju siłowym kobiecym do 69 kg i również Katarzyna poprawiła wszystkie rekordy, ustanawiając wszystkie nowe rekordy, czyli w singlowym wyciskaniu i we wszystkich trzech bojach trójbojowych oraz w tak zwanym totalu. A ten total, drodzy Państwo, jeśli pozwolicie, jako trener obiektywnie stwierdzę, przy wadze 65 kg ciała Katarzyny wynosił 327 kg. Czyli 327 kg podniosłaś. Tak, podzielone na trzy boje. Oczywiście na przysiad. Jest to kategoria wiekowa plus 50, bo o tym też trzeba pamiętać, że jest to po 50 roku życia kobiet. Plus 50. Ta 50 Abraham kojarzy nam się tak, że Alois kupił piżama już wtedy. Ciepłe fuzekle. Dokładnie. A wy, moi drodzy, 50 na karku Abrahama, chciałoby się powiedzieć, macie i co? I takie rzeczy robicie. I wasza sylwetka jest naprawdę imponująca. Dalej przemy do przodu, a jeszcze bardzo ważną rzeczą, tak w moim przypadku było, bo w 2019 roku ostatni start zaliczyłam siłowy po Mistrzostwach Świata w fitness sylwetkowym i miałam taką roczną przerwę, ale ta przerwa u sportowca nie polega na tym, że leżymy i odpoczywamy, tylko cały czas pracujemy. Więc mój organizm po też 6 startach sylwetkowych, siłowych, troszeczkę potrzebował regeneracji i odpoczynku, ale już był plan i apetyt na następne zawody. I pamiętam, na ostatnich zawodach w 2019 roku w trójboju siłowym w kategorii Open plasowałam się gdzieś na, powiedzmy, 20 zawodniczek, około połowy, może nawet niżej. Natomiast największym dla mnie sukcesem osobiście było to, że w trójboju siłowym wszystkich weteranek, czyli plus 40, 50 i 60, uplasowałam się na drugiej pozycji. Wszystkie zawodniczki gdzieś, które obserwowałam 2 lata czy dużo wcześniej, osiągały bardzo duże wyniki właśnie w siłowych sportach, pozostały daleko za mną, więc było to dla mnie niesamowite. Te 300 kilo, tak naprawdę tą granicę przekroczyłam tylko ja i jeszcze jedna zawodniczka, która startowała w kategorii plus 40, ale więc była dużo młodsza. Było trudno? Tak było naprawdę ze swojej trudno. Perspektywy. Tak, było bardzo trudno, ale uważam, że im trudniejsze wyzwanie, tym naprawdę piękniejsze wrażenie. Ja zawsze mówię moim dziewczynom i klientkom, że najlepszy trening jest taki, który jest najcięższym treningiem. Kiedy idziemy latem, gdzie pokonujemy. Tak,
tak? Kolejne granice. Piękna pogoda, jesteśmy wyspane, robimy w trening, wtedy nie sprawia on mi takiej przyjemności, jak to, kiedy jest mi ciężko, kiedy właśnie jest szaruga za oknem, mży deszcz, a ja muszę zrobić cardio i muszę zejść i zrobić trening siłowy. Wtedy wiem, że tak naprawdę przepracowałam dzień prawidłowo, jeśli chodzi o sport. Kasiu, tak w zasadzie ty sportem zaczęłaś się interesować tak już na poważnie, jeżeli chodzi o swoją karierę, po 40. Dokładnie po 40 roku. Czyli to jest życia. Dowód, że nie jest za późno. Tak, tak. I tak naprawdę przemierzając gdzieś tam myślą to, co mogłam zrobić wcześniej, ale myślę, że nie warto do tego wracać. Czasami przychodzą pani i mówią mi, dlaczego zaczynają tak wcześnie. To nie ma żadnego znaczenia. Widocznie to jest ten moment. I cały czas tak się zastanawiam, bo całe te wszystkie, nie chcę nazywać tego sukcesem, ale te wszystkie osiągnięcia spadły na mnie naprawdę tak znienacka i stało się to tylko dlatego, że ciężko pracowałam. Nie wydarzyło się nic innego i zmieniłam zupełnie swoje podejście właśnie do sportu. Myślę, że właśnie dlatego teraz, bo podchodzę do tego z dystansem, za każdym razem cieszę się i dziękuję, że mogę wykonać następny trening, wstać rano i po prostu aktywnie spędzić dzień. A to, że wypływa z tego, że staje się coraz silniejsza, dobrze się czuję. Oczywiście te wszystkie rzeczy związane z upływem czasu dolegają mi. Właśnie jadąc w aucie z Mikołajem mówię, Boże, gdzieś mnie tam coś w kręgosłupie upało. On mówi, no ale to już tak będzie. Tylko i wyłącznie dzięki temu, że staram się wykonać cały mój plan treningowy. Czasami on jest na 50%, czasami na 120%, ale po prostu ta regularność w treningach i oczywiście w odżywianiu, bo to też jest bardzo ważny element, jeśli chodzi o kształtowanie sylwetki i o sporty siłowe. No właśnie, o tym odżywianiu porozmawiamy już za chwilę. Gotowi na weekend. Musisz bilet ten wykupić bez większego protestu. Musisz bilet ten wykupić bez większego protestu. Lotne kino w wykonaniu kabaretu Rak, o którym dzisiaj już wspominaliśmy przy okazji Abrahama, a dzisiaj naszymi gośćmi jest Kasia i Mikołaj Kowalik, sportowcy, którzy dzisiaj, mam nadzieję, zarażą nas właśnie tą miłością do sportu. Kochani, czyli tak jak mówiliśmy przed przerwą, na to, żeby podjąć wyzwanie, żeby zacząć dbać o swoje ciało, nigdy nie jest za późno. Tak, dokładnie. Nigdy. Nigdy. Ja nawet mam taką swoją sugestię dla państwa. W okresie, ujmijmy to, do 30 roku życia, każdy z nas ma masę bardzo, bardzo ważnych spraw. Są pierwsze miłości, jest zakładanie rodziny, są dzieci, jest próba wychowania tych dzieci, dojrzewanie i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę do 40 roku życia mamy naprawdę każdy z nas pełne ręce roboty. I dopiero właśnie w wieku 40+, większość z nas, to nasze potomstwo, ma już na tyle odchowane, że nie przysparza tylu problemów. My, jako dorośli ludzie, stateczni, dojrzeli, jesteśmy już na etapie, w którym osiągamy taki spokój. W każdym razie, powinniśmy. I wówczas to jest najlepszy czas na to, żeby pomyśleć o sobie. Nie jest to jeszcze czas taki, żeby było przysłowiowo za późno. To jest najlepszy czas, ponieważ nasz organizm do tego 40 roku życia radzi sobie doskonale. Jest to powiedzenie, że życie zaczyna się po 40. Ja troszeczkę to sparafrazuję. Życie zaczyna się po 40. Bo tak naprawdę 40 rok życia dla większości ludzi jest takim progiem, gdzie zaczynasz szwankować zdrowie, że mniej się chce. To wiąże się oczywiście z masą prawidłowości biologicznych, chociażby na przykład ze spadkiem hormonów, czy to u kobiet, czy u mężczyzn. No bo tak jak panie doskonale zdają sobie sprawę z tego, że prędzej czy później dotyka was ten okres przekwitania, to coraz głośniej powinno się mówić o tym i mówi się o tym, że przecież podobny okres dotyka nas, mężczyzn. I tak naprawdę trzeba o tym mówić. Spadek naszego hormonu męskiego jest bardzo wydatny. Człowiekowi się coraz mniej chce. Zresztą podobnie jak u kobiet. I wówczas właśnie, kiedy jesteśmy już jakby na prostej, trzeba zacząć patrzeć na siebie. Ja zawsze mówię moim podopiecznym, przyjaciołom, że
trzeba troszeczkę być takim samolubnym. No bo do pewnego momentu myślimy tak naprawdę o wszystkim. Tak, o rodzinie. Zacznijmy myśleć o sobie trochę, nie bójmy się tego. Wygospodarujmy sobie te 3-4 razy w tygodniu, żeby zrobić coś dla siebie, dla swojego ciała. I mówisz, że 3-4 razy wystarczy. Na początek z całą pewnością. Nawet raz w tygodniu na początek. Nawet tak jest dokładnie. Jeśli, no bo tak naprawdę wszystko ma swój początek. Jeśli gdzieś tam kołacze się państwu po głowie myśl, a może bym spróbował, a może bym spróbowała, ale nie, bo to wiąże się z tym, z tamtym. Nie, podejmijcie decyzję i krótko po tej decyzji ubierzcie się w jakikolwiek, to nie musi być specjalistyczny sprzęt sportowy, absolutnie. Ubierzcie się wygodnie i jakkolwiek i wyjdźcie na półgodzinny spacer. Jeśli urodzi się w waszych głowach, drodzy państwo, ta myśl, obudzi się ta idea, to nie siedź kobieto na fotelu, na stołku i nie przemyśli, jak to zrobić. Tylko jeśli już to się zrobi, to wstań, idź do garderoby, ubierz się wygodnie. To nie muszą być buty za paręset złotych, to nie musi być sprzęt z górnej półki sportowej. Po prostu wyjdź i przejdź się. Niech to będzie spacer wokół własnego bloku albo osiedla i wróć. I napij się wody, i usiądź, i myśl dalej. Jeśli pojawi się ta iskra, to pozwól, żeby ona od tej iskry zajęła się cała reszta. Zajęło się twoje ciało, zajęła się twoja głowa tym płomieniem. Jeśli w zarodku stłamsicie tą iskrę, to ten płomień nigdy się nie wznieci. Jeśli chcecie, jeśli podjęliście taką decyzję w głowie, wstań i idź na spacer. Trzeba podjąć to wyzwanie. No dobra, Mikołaj, to wszystko pięknie wygląda i naprawdę fajnie się słucha i mam nadzieję, że zainspirujesz słuchaczy tym, ale słuchaj, taki 50-latek nie zawsze jest w super kondycji. Już ten brzuszek, te ponad 100 kila już przybyło. No i co? No i idzie na tej siłowni, no i za bardzo nie wie, co ze sobą zrobić, tak? Drodzy państwo, tak, to jest fakt. Cieszę się, że nawiązałeś do tego tematu. Niestety tendencja współczesnych siłowni polega na tym, że większość ludzi, którym tak naprawdę jest ona potrzebna, to te siłownie i ludzie, którzy tam przychodzą, mówię tutaj o kadrze, tak zwanych trenerach, trochę zrażają tych ludzi, bo każdy emanuje taką, przepraszam, ocieka takim, jest takie brzydkie określenie, zaje fajnością. I to może zrazić, bo jeśli mam 50 lat i no chcę się poruszać, no to wiadomo, że może pojawić się czynnik po prostu takiego najnormalniejszego. Nie bójmy się tego określenia wstydu. Nie bójcie się tego. Wejdźcie, zadzwońcie, chociażby do mnie czy do Katarzyny. Umówmy się, jeśli jesteście tutaj z okolic Śląska, nie macie się czego krępować, drodzy państwo. Uwaga, na siłowni, to nie chodzą sami mistrzowie, a większość tych, którzy na pozór wyglądają na takich zajefajnych, takich super, to wierzcie mi, drodzy państwo, wierzcie mi, kochani, że to są tylko pozory. Tak naprawdę w takich miejscach jest cała masa takich gier, pozorów. Nie sugerujcie się tym. Pójdźcie, zaryzykujcie. Jeśli się obawiacie, wybierzcie trenera. I też wybierając takiego trenera, najprostszą formą wstępnej selekcji, kochani, jest to, że jeśli wejdziecie na ich social media, na ich profile facebookowe i zobaczycie, że w przeważającej części, w 80% na tych profilach jest ich prywatna sfera życia. Jeśli ktoś tytułuje swój profil jako trener Iksiński, czy trenerka Y-owska i w 80% promuje to, gdzie był na wakacjach, jaki ma samochód, albo gdzie jedzie tym samochodem, albo co je, albo jaką ma toaletę, albo zdjęcia w windzie i tak dalej, gorąco odradzam. Ci z nas, trenerów, którzy są merytoryczni, którzy są fachowi, którzy wam pomogą, ich social media są ubogie. No bo po pierwsze oni wiedzą o tym, że tego typu informacja jest absolutnie zbędna, no bo na Boga miłego, jeśli ktoś mianuje się trenersko w social mediach, to, drodzy państwo, no co to jest za informacja, jak on się ubiera? Mhm. A więc, drodzy państwo, po 40, po 50,
Szukajcie ludzi, którzy mogą was zarazić swoją pasją. Zwróćcie uwagę na ich merytorykę. Zwróćcie uwagę na ich osiągnięcia. Zwróćcie uwagę na to, co sobą prezentują, jak mówią, co chcą wam przekazać. Dokładnie. Jakim płomieniem chcą was zająć. To jest najważniejsze, bo to wy jesteście, drodzy państwo, i wasze zdrowie jest najważniejsze. Dokładnie. Do rozmowy powrócimy za kilka chwil. Radio Silesia 96,2 FM. Fajnie gramy. Dzisiaj gotowi na weekend, chciałoby się powiedzieć na sportowo. Kochani, macie pozdrowienia od naszego Andrzeja Misia, który bardzo żałuje, że nie może dzisiaj być z nami w studio. Chciał z Mikołajem zmierzyć się na bicepsy. Andrzejku, no tak żałuję, przyleciałem tutaj, myślałem, że powspominamy stare czasy. Oczywiście jak tylko się pojawisz, mam nadzieję, że będę miał przyjemność się z tobą spotkać i jak najbardziej zmierzymy się, albo jeszcze lepiej, mam propozycję, Andrew, zrobimy takie kulturystyczne zawody, porównania. Pięknie! No, jestem za. Myślę, tak, że słuchaczom też się na wizji podoba. Radia Silesia. Zrobimy, poradzimy sobie. No oczywiście, że tak. Od czego mamy wyobraźnię, drodzy państwo? Andrzej, pozdrawiam, ściskam bardzo i zdrowia życzę. Pozdrawiamy oczywiście i czekamy na Andrzeja. O tym, że w każdej wieku można rozpocząć tą aktywność fizyczną, już wiemy, ale co z jedzeniem? Czy również przy tej aktywności fizycznej musimy zwracać uwagę na to, co jemy? No, niestety, a może niestety tak. Chyba zawsze musimy zwracać, bardzo, nie? Bardzo ważne. Uwagę. I powtarzam też właśnie osobom, które ćwiczą, że tak naprawdę, żeby wykonać dobry trening, jakikolwiek to jest trening biegowy, siłowy czy kulturystyczny, trzeba dać organizmowi przed i po treningu odpowiedni materiał, jeśli chodzi o jedzenie. Na krótką metę, jeśli ktoś będzie się źle odżywiał, no niestety te efekty będą mierne. Wręcz będzie się czuł osłabiony i nie będzie miał siły, żeby zrobić kolejny trening i podejść do kolejnej sesji biegowej, czy do kolejnego spaceru. Także myślę, że to jedzenie jest bardzo ważne i wcale nie musi być takie straszne, jeśli chodzi o zmianę nawyków żywieniowych, bo ja nigdy nie używam określenia dieta, tylko po prostu sposób żywienia. Są ludzie, którzy zaczynają od tego, że ucinają wszystko, co złe i niedobre, czyli eliminują fast foody, cukry, zaczynają w miarę czysto się odżywiać. Natomiast są osoby, na których działa to, żeby taką drogą powolnej eliminacji jednak do tego celu dążyć. I potem po jakimś czasie, jeśli uprawiamy aktywność fizyczną i zaczynamy fajnie się odżywiać, to nasz organizm sam wybiera sobie i decyduje o tym, co tak naprawdę chce zjeść, żeby czuć się lepiej. I przede wszystkim to jedzenie i ta aktywność fizyczna powoduje, że no, uzyskujemy coraz lepszy efekt, jeśli chodzi o zdrowie. Samopoczucie, już nie mówię o tym, no a w efekcie jest też wygląd zewnętrzny. No bo ten trening siłowy, to nie o to chodzi tylko, żeby wyglądać, ale przede wszystkim, żeby się dobrze czuć, oczywiście, tak? To procentuje oczywiście na dalsze lata. Tak, ja zawsze opowiadam o tej mojej przygodzie chorobowej, gdzie tak naprawdę zaczęłam przygodę z treningami siłowymi i ze zdrowym odżywianiem od właśnie incydentu chorobowego. I od tego wszystko się zaczęło i po prostu zakochałam się w tym i jest to świetne. I czasami do mnie ktoś mówi, Boże, fuj, jak ty to możesz jeść codziennie i niezmiennie. Natomiast ja tak sobie myślę, bo staram się być nie na tyle bezpośrednia, jak moi odbiorcy, że ja nie zjadłabym tego, co jedzą oni. Więc tutaj układać sobie jedzenie z produktów nieprzetworzonych, żeby to były rzeczy jak najbardziej czyste, żeby to były rzeczy nieskomplikowane, nie układać sobie jakichś wymyślnych diet, na które nie mamy czasu. Nawet jeśli jest to jakieś zalecenie od dietetyków, to wybrać sobie na kilka dni ten sam rozpiskę jadłospisu, żeby nie generowała to po prostu dużej ilości czasu przy przygotowaniu tego. A dieta wcale nie oznacza głodówki. Oczywiście, że nie. I wcale nie musi być niedobra, tylko może być naprawdę smaczna. Przeciwnie, jest takie powiedzenie, drodzy państwo, że żeby racjonalnie się odtłuścić, trzeba umiejętnie jeść. I tak, i żeby chudnąć, trzeba jeść. Ja zawsze podkreślam, bo pani mówią, to my nie będziemy jeść. Absolutnie nie. Żeby chudnąć prawidłowo, odtłuszczać się, trzeba jeść. Bo nie sztuka zrzucić 10 kg stosując diety warzywne i nie jedząc, bo to jest niezdrowe i degradacyjne dla naszego organizmu, bo zazwyczaj przychodzi potem ten efekt jojo po miesiącu czy dwóch. Po prostu stopniowo albo się ograniczać, albo po prostu wykluczać te niezdrowe rzeczy z naszego życia, produkty naszej diety.
Dokładnie. Powiedzcie mi, kochani, jak wygląda wasz dzień? Bo oczywiście my, wybierając się na siłownię, nie będziemy od razu mistrzami świata, tylko chodzi oczywiście o to nasze samopoczucie, o ten sposób życia, ale jak wygląda wasz dzień mistrzów świata? Jak... A jeszcze chciałam nawiązać do kobiet i siłowni, żeby nie bać się tej siłowni, jeśli chodzi o kobiety. Dlatego, że ja być może mam bardziej umięśnione ciało od innych kobiet, natomiast w pewnym wieku ubytek tkanki mięśniowej jest tak duży, że zaczyna nam, prosto mówiąc, wszystko wisieć. I treningiem cardio czy jakimś fitnessowym nie wykształtujemy odpowiednio ciało. Pięknie wyrzeźbione, wykształcone ciało to jest efekt treningów siłowych. Czyli te pelikanki takie tutaj, ta wisząca skóra, obwisłe pośladki, te fałdki nad kolanami u kobiet, czy no już tam celulit, no to już nie wspomnę. Ale tak naprawdę, drogie panie, trening oporowy, i to nie jest autopromocja swojego sportu, tylko to są badania naukowe. Trening oporowy, drogie panie, a więc właśnie siłowy, to dla was to jest zbawienne. Dlaczego? Dlatego, że to wy jesteście, drogie panie, podatne na osteoporozę, na ubytki tkanki mięśniowej, które ustępują tkance tłuszczowej. Te proporcje się zamieniają, ponieważ wy obligatoryjnie macie więcej tej tkanki tłuszczowej niż my, mężczyźni, a jednocześnie macie dużo mniej testosteronu, naturalnego hormonu męskiego. Całe szczęście oczywiście. No niemniej jednak efektem ubocznym tego wszystkiego jest to, że ta tkanka tłuszczowa w okresie zbliżającym się do wieku dojrzałego, bo u was, drogie panie, możemy mówić tylko i wyłącznie o tym, że zbliżacie się, bądź jesteście w okresie dojrzałym, broń Boże, żadnym starczym przecież, a więc jeśli zbliżacie się do tego okresu dojrzałego, trenujcie oporowo, uruchamiajcie układ mięśniowy i to nie bieganiem, nie fitnessem. Skakanie. To może być jako dodatek. Jeśli ktoś to jest okej, w porządku. Ale te 2-3 razy w tygodniu uruchomcie, proszę, układ mięśniowy. Jeszcze nawiązując, jest taka, bo zawsze staram się trafiać do wyobraźni. Pozwolicie państwo, że porównam tą sugestię o dobrym jedzeniu. To jest dokładnie tak, jakbyście chcieli zbudować sobie dom. Jeśli będziecie budowali dom na piasku i wapnie, to nic z tego nie będzie. Jeśli chcecie wybudować dom, to chcecie, żeby to, jeśli to jest oczywiście dla was dom, a nie na handel. Oczywiście nie chcę tutaj wbijać nikogo w deweloperów, ale jeśli robicie coś dla siebie, to chcecie, żeby to było z najlepszych materiałów. A więc zadbajcie, żeby materiały, które dostarczacie swojemu organizmowi, po to, żeby on był zdrowy, żeby dawał wam satysfakcję, to dbajcie o to. Mhm. Dostarczajcie Czyli mu najlepszych panie materiałów. Panie nie powinny bać się siłowni. To Absolutnie. Nie jest tylko zarezerwowana przestrzeń dla panów, tylko również to, co zauważył Mikołaj, odnośnie właśnie osteoporozy. Myśmy byli udziałowcami takiego panelu lekarskiego specjalistycznego w Katowicach i tam właśnie wszystkie wybitności medycyny mówiły o spowolnieniu, powiem tu to słowo, procesu starzenia się u ludzi poprzez trening siłowy oporowy. Są na to badania naukowe i wreszcie bardzo nas ta informacja ucieszyła. Zresztą pozdrawiam wszystkich moich znajomych. Wczoraj Adasiu, jeszcze raz gratuluję. Adam jest doktorem i też przesłał mi materiały, bo często o tym rozmawiamy, przesłał mi materiały z konferencji swoich kardiologicznych, że nawet kardiolodzy, którzy kiedyś, bo pracowałem w służbie zdrowia, jestem z zawodu rehabilitantem i miałem przyjemność pracowania paręnaście lat na oddziale kardiologicznym w Tarnowskich Górach w szpitalu numer 1, kardiolodzy odradzali ćwiczenia siłowe. Teraz ta tendencja się zupełnie zmieniła, drodzy państwo. Właśnie ćwiczenia oporowe. Mhm. Właśnie ćwiczenia oporowe w zestawieniu z delikatnym kardio. Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Przy cukrzycy serca. Tak. Trening oporowy 3 razy w tygodniu, czy więcej. Oczywiście pod kontrolą i konsultacją z lekarzem. Z lekarzem i dobrym trenerem. Warto, moi drodzy, zadbać oczywiście o swoje zdrowie. Nie
zatrzymasz. Mnie śpiewał Krzysztof Koniarek, a ich, drodzy Państwo, nie zatrzymamy w dążeniu do zdrowego trybu życia. Z nami jest oczywiście Kasia i Mikołaj Kowalik. Moi drodzy, oj, czas niestety biegnie nieubłagalnie. Chciałam tylko zapytać Was jeszcze na zakończenie, jak wygląda taki Wasz dzień? Wy wstajecie i od razu idziecie na siłownię trenować? To zaczynam, znaczy może i ja zacznę, bo ja zaczynam dzień. Bo ja zaczynam dzień dziennie o 4 rano. O 4 rano, czyli nie było problemu z dzisiejszym przyjazdem. O, absolutnie, to jest środek dnia. I przygotowuję wszystkie posiłki na cały dzień. I potem, jeśli tak, dla siebie, bo kiedyś przygotowywałam wszystkim, łącznie z synem, jak z nami mieszkał. Potem zrobiłam trzecią wojnę światową z moim mężem i zaczął gotować sam po, nie wiem, 28 latach znajomości. Nagle nauczył się gotować. Są to proste posiłki, więc nie ma z tym problemu. I potem, jeśli udaje mi się, to o godzinie 5 robię sobie około 40-50 minut treningu cardio i zaczynam dzień. Między pracą wykonuję praktycznie w tym okresie roztrenowań jakiś delikatny swój dziennie trening siłowy. Natomiast każdy sportowiec, każdy zawodnik, kiedy kończy się sezon trening startowy, już ma plan na następny rok. Więc mamy te plany, ja zaczynam w lutym, a Mikołaj powie o sobie. A mój dzień zaczynam 5:45. Czyli lubisz sobie pospać. 5:45, tak, wysypiam się po prostu tak, do woli, jak już się tak wyleżę, bo po przebudzeniu wciągnę żółtko. Nie wiem, czy Państwo wiecie, co to jest. To jest takie właśnie dochodzenie w łóżku do stanu używalności. No więc tak, 5:45, 5:50 jestem na rowerku, który stoi w mojej komnacie. Włączam jakiś serial i 50 minut kręcę cardio. Schodzę do kuchni, gdzie mam przygotowany w dzień poprzedni posiłek. Jest to worek ryżu z białkiem. Jem, zaczynam pracę i to jest tak. Pierwszy posiłek jest albo o 7, albo o 8. Drugi posiłek jest o 11. Trzeci posiłek jest o 14. Czwarty posiłek jest o 17, a piąty posiłek jest o 20 bądź 21. Dlaczego o tym mówię? Bo naprawdę to jest najważniejsze. Te posiłki kształtują to wszystko. Oczywiście między muszą posiłkami... Muszą być systematyczne. Tak, muszą być systematyczne. A powiedzcie mi, o której wychodzicie spać? Jak o 4? Jak najszybciej. O, zaraz po takim dniu to jest... Znaczy, jeśli się uda, zależy jak czas pozwoli, natomiast jeszcze gdzieś tam wieczorem jakieś ogarnięcie mieszkania, żeby było przygotowane następny dzień, bo lubimy ład i porządek, bo w tym się odnajdujemy. I potem szybciutko do łóżka. Także naprawdę niewiele czasu pozostaje na te takie typowe przyjemności i to już jest wtedy właśnie weekend, gdzieś tam parę godzin, ale uwielbiamy funkcjonować w takim reżimie. Gdzieś jakieś takie dni wolne troszkę nas rozprężają. Rozleniwiają. I chyba się trochę nie czuję już komfortowo, kiedy odpoczywam. Wolę jednak ten taki reżim treningowy i właśnie taki plan, że muszę coś zrobić. Im więcej tego robię, tym łatwiej mi to wychodzi i więcej jestem w stanie... I większą satysfakcję. Tak, satysfakcję i więcej w ciągu dnia jestem w stanie zrobić. A powiedzcie mi, jakie są wasze plany najbliższe? Mój plan jest, no, tu mam w lutym, pan trener, tak, jeśli Państwo pozwolicie, tak, ponieważ... cały kalendarz, dokładnie. W lutym jest Puchar Polski, gdzie ona musi wystartować i zdobyć kwalifikacje. Słyszałaś? Oj. Przepraszam najmocniej, wystartuje. Okej. Okay. Tak, a ja mu na to zawsze w myśli... Dobra, o, my będziemy trzymać kciuki. Ja ci pokażę, że wystartuje. A więc wystartuje w eliminacjach do Pucharu Polski, które są sprawdzianem przed Mistrzostwami Europy w trójboju siłowym, które odbędą się w marcu. I tak naprawdę to jest koniec. Natomiast u mnie, no, Puchar Polski, Mistrzostwo Polski i ja docelowo, drodzy słuchacze, w maju chciałbym wystartować na Mistrzostwach Świata, ale tym razem w klasycznym wyciskaniu na ławeczce leżąc. I mam nadzieję, że nie zawiodę oczekiwań, mam nadzieję, że wrócę z tarczą i mam nadzieję, że przy tej okazji będziemy mieli szansę się spotkać. No właśnie, już teraz mogę Was zaprosić, jak tylko przyjedziesz z tą tarczą i trzymamy kciuki. Jesteśmy pewni, że tak będzie, to na pewno się spotkamy i wówczas zrobimy ten turniej z Andrzejem. Oczywiście, jak najbardziej. Bardzo dziękujemy za gościnę. Wspaniale się rozmawiało. Jeszcze raz, Andrzejku, byłeś tutaj duchem. A ja powiem tylko, po prostu się ruszajcie. Dokładnie. Dziękujemy bardzo. Trenujcie. Dziękujemy i trzymamy kciuki za wasze. Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy, ściskamy gorąco.